Biopsja cienkojegłowa tarczycy jest to mało inwazyjny zabieg polegający na nakłuciu zmiany ogniskowej pod kontrolą USG i pobraniu materiału komórkowego do oceny cytologicznej, czyli do oceny materiału w badaniu mikroskopowym. Wskazaniami do wykonania takiego zabiegu są zmiany ogniskowe wykryte w badaniu USG. Do takiego badania kwalifikuje endokrynolog po zapoznaniu się z historią pacjenta, z wynikami badań USG i po wykonaniu badania przedmiotowego. Głównym celem biopsji cienkojegłowej tarczycy jest określenie typu zmiany ogniskowej i w konsekwencji wyodrębnienie grupy pacjentów, u których konieczne będzie leczenie chirurgiczne. Zabieg nie wymaga przygotowania ze strony pacjenta, nie ma konieczności powstrzymywania się od posiłku. Z uwagi na użycie bardzo cienkich igieł, około 3-krotnie cieńszych od tych stosowanych w pobraniu krwi, nie ma konieczności znieczulenia, ponieważ zabieg jest bezbolesny. W trakcie nakłucia, które trwa maksymalnie 10 do 15 sekund, nie należy przełykać śliny oraz mówić. Po zabiegu praktycznie nie ma powikłań, jedyne jakie mogą wystąpić to jest siniak lub przejściowa bolesność w miejscu nakłucia. Po biopsji cienkojegłowej tarczycy pacjent może wrócić do normalnej aktywności życiowej.